Podsłuchy, no cóż, no, są coraz bardziej powszechne, ponieważ w takim sensie międzyludzkim, prawda? Ponieważ ta świadomość zdobywania informacji często niedostępnych coraz bardziej dociera do ludzi i w różnych sytuacjach życiowych ludzie stosują tego typu metody. Sytuacje, no, to mogą być jakieś sprawy rozwodowe, jakieś sprawy majątkowe, kwestie nielojalnych pracowników, czy kwestia na przykład kontroli niani. Występuje takie pojęcie jak nieświadomy nosiciel podsłuchu, to znaczy osoba, która wnosi podsłuch w daną przestrzeń i nie jest świadoma tego, co robi. Czyli ktoś, czy zainfekował na przykład telefon tej osobie, czy włożył jej niepostrzeżenie dyktafon do kieszeni, wykorzystuje ją jako osobę, która wykonuje tę pracę. I takie przykładowe kamuflaże można tutaj zaprezentować. To jest w bucie podsłuch umieszczony w zapalniczce, ewentualnie podsłuch umieszczony w długopisie.